Byłem bardzo młody i rozsądek doradzał, żeby nie dawać słowa. Mogłem śmiało powiedzieć: nie teraz, nie ma pośpiechu, to nie rozkład jazdy. Dam słowo po maturze, po służbie wojskowej, kiedy zbuduję dom. Ale czas eksplodował. Nie było już przedtem, nie było już potem. W oślepiającym teraz trzeba było wybierać. Więc dałem słowo. Słowo pętla na szyi. Słowo ostateczne. W rzadkich chwilach, kiedy wszystko staje się lekkie, przechodzi przezroczystość, myślę sobie: słowo daję. Chętnie bym cofnął dane słowo. Trwa to krótko. Bo oto skrzypi o świata. Mijają ludzie, krajobrazy, kolorowe obręcze czasu. A dane słowo ugrzęzło w gardle.